Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć konto użytkownika w Windows Server 2016. Na początku przechodzimy do zarządzania komputerem. Następnie użytkownicy i grupy lokalne i przechodzimy do użytkowników. U mnie kontem wyłączonym jest Jan Kowalski, więc naciskam na niego prawym przyciskiem myszy, a następnie wybieram opcję właściwości. W tym miejscu muszę odznaczyć okienko konto jest wyłączone. Daję przycisk zastosuj, a następnie OK. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć!